Wracamy na antenę. Dyskusja gorąca również w kulorach, oby przeniosła się również do studia. Drodzy Państwo, rozmawiamy o temacie prostytucji, również prostytucji przydrożnej. Co zrobić z tym zjawiskiem? Jak sobie radzić z problemami związanymi z tym zjawiskiem? O tym właśnie rozmawiamy na antenie telewizji w Polsce.pl. Rozmawialiśmy o prostytutkach, również o klientach prostytutek. A co teraz z osobami, które czerpią korzyści z tego procederu, bo często jest tak, że właśnie główni winowajcy, jeśli chodzi o całe zjawisko, bo chyba możemy tak mówić, no pozostają w cieniu, gdzieś tam sobie się wylegują na plaży i są z daleka od tego naszego, jak to się mówi, brzydko polskiego piekiełka. Co z grupami przestępczymi? A właśnie im powinniśmy poświęcić najwięcej miejsca, bo tak naprawdę to są organizatorzy całego procederu. Prostytutka działająca w pojedynkę, solo, to jest bardzo rzadkie zjawisko, praktycznie wręcz niemożliwe do tego, bo zaraz, gdyby się pojawiła w rewirze, w rejonie, gdzie jest on dla kogoś innego przeznaczony, to zaraz po prostu swoje by odczuła. No, ale dopóki też te osoby nie zmuszają przy groźbami, siłą, stosunkiem współzależności do te osoby do prostytucji, to proceder czy procedura udowodnienia, że czerpią z tego korzyści, jest niezwykle trudna. To jest to, co wcześniej o czym wspominaliśmy. Same kobiety nie są zwykle zainteresowane złożeniem zeznań. Poświęcanie tutaj czy tworzenie zakrojonych na szeroką skalę działań jest też znacznie utrudnione. My nigdy przy trasie praktycznie nie spotykamy tych alfonsów, sutenerów. Oni są zawsze gdzieś dalej. Oni czerpią. Czasami w białych kołnierzykach. Dokładnie. Nie ma też chęci, aby w jakiś sposób unormować kwestie prostytucji w Polsce, aby więc określić jakieś ramy prawne, co jest dozwolone, co jest zabronione. No myślę, że na chwilę obecną to, co mówiłem wcześniej, to zjawisko i tak zostało to widoczne na ulicach, więc to, co nas najbardziej razi, że patrzą na to dzieci, że może komuś się to nie podobać, mieć negatywny wpływ na wychowanie, to zostało znacznie ograniczone. To już nie są te lata 90., 2000, tylko jest to rzeczywiście zjawisko znacznie ograniczone. Ale żeby wyeliminować całkowicie w 100%, to jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że często pomijamy temat pewnej zależności psychologicznej takiej kobiety, która para się takim zajęciem właśnie od alfonsa, sutenera, jak zwał, tak zwał, często, trzeba powiedzieć wprost, przestępcy. Jak to wygląda z pani perspektywy, z pani doświadczenia? Czy to jest tak, że rzeczywiście trudno wywlec na wierzch, mówiąc brzydko, to, że tam jest rzeczywiście silna nić uzależnienia, czasami pełnego uzależnienia od tego człowieka? Wystarczy wspomnieć głośną sprawę gangu braciaków i to tatuowanie kobiet, gdzie pisano braciak, mój pan i władca, ale wydaje się, że te kobiety miały to również wbite do swoich głów. Jak to wygląda z pani praktyki? Wie pan co, ja myślę, że to jest tak. Jak patrzę na to jako na handel ludźmi, to jest tak zwana rekrutacja na miłość. I to jest to przerażające, tylko że to nie trwa w nieskończoność. To znaczy na przykład przekonanie młodej kobiety, że po pierwsze takie zachowania są w normie, a po drugie, że jest w stanie w ten sposób zarobić na wspólną przyszłość. Ostatnio mieliśmy do czynienia z dziewczyną, która była upośledzona. Człowiek, który ją poznał przez internet, przekonał ją, że zarabiają na domek, kupią domek i pokazywał jej zdjęcia. I przeraża mnie to, bo ona naprawdę miała tych klientów bardzo dużo. Przy takim pierwszym takim powierzchownym kontakcie była bardzo ładna, ale było widać, że umysłowo nie jest wydolna. Mimo to miała bardzo dużo chętnych i naprawdę dobrze zarabiała i to było jej nieszczęście. To nie było gdzieś na antypodach, to było tutaj w Polsce. I zarobiła ogromne, ogromne pieniądze, zanim po prostu ktoś się zorientował, co się dzieje, że ona jest wykorzystywana. Mnie też przerażają takie sytuacje, że kobieta zapewnia pewien standard rodzinie poprzez swoją pracę w seksbiznesie i dzieci, które rosną, są tak przyzwyczajone do tego standardu, że jakby ona nie może sobie pozwolić na zmianę pracy i zarabianie 2500, no bo ta rodzina już życzy sobie tych wakacji i tak dalej. Więc to jeżeli nie robi tego, jeżeli robi to z powodu jakichkolwiek więzi emocjonalnych, czy takich więzi, które ktoś wytworzył po to, żeby, jakby to powiedzieć, kryminalnie, czy też takich więzi, które ona sama wytwarza,
No to, to myślę, że to już jest coś, co się nie powinno wydarzać po prostu. Z pewnością to się nie powinno wydarzyć nigdy. Pytanie do pana nadkomisarza. Drogi Darku, powiedz proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy policjanta kryminalnego? Ty się często stykałeś ze środowiskiem przestępczym, z prawdziwymi gangsterami, przestępcami. Była to niemal twoja codzienność. Kiedyś pookreśliłeś nawet to jako takie nurzanie się w szambie. Przebywałeś w tym świadku. No tak, i wiesz doskonale, ja to wiem ze swojego doświadczenia dziennikarskiego, ty na pewno w dużo większym stopniu jako były policjant, że są to ludzie, którzy bardzo umiejętnie potrafią manipulować, potrafią uzależniać od siebie innych, zwłaszcza kobiety. Czy to nie jest tak, że to jest właśnie ten podatny grunt, że to jest ta nisza, którą oni w pełni mogą zagospodarować, ponieważ mają takie predyspozycje psychiczne? Bez przesady, zacznijmy od tego, że kobiety, które są do tego, zostaną w cudzysłowie werbowane, to są kobiety, dla których pożycie seksualne nie w większości wypadków nie wiąże się z niczym innym, tylko jako taka sama czynność, jak każda inna. Bardzo niewiele jest tych przypadków uczuciowych. Oczywiście te uczuciowe występuje, pokochała gangstera, tu się łatwo prowadziła i tak trafiała. Oczywiście występuje ten element, ale mówimy o tej, nazwijmy ją dla łatwości tego programu, tej agencyjnej, tej mieszkaniowej, że istnieje, czyli trzymamy pieniądze, oddamy ci pieniądze wtedy. To powiązanie istnieje. Później istnieje, to jest pierwsze to ekonomiczne. Jest element strachu, bo cię zlejemy, będziesz brzydka, masz na drogiej kosmetyki, stać cię na wszystko. No właśnie, to, gdzie tu jest ta przesada, o której wspomniałeś? Bo mówimy o drastycznych przypadkach. Ja mówię o przesady, że tu materiał, który się do tego bierze, to nie są dziewczyny, których odrywamy z chóru kościelnego. Nie spotkałem takiego przypadku, chociaż nie twierdzę, że infiltrowałem większość. Nie było takich przypadków. Oczywiście występuje element uczuciowy. Dziewczyna dresiarza, zaczynamy od tego, później pokochuje innego, ten jej tłumaczy, co ma zrobić, bo ty, czy ona zasłużyje z tym, czy z tamtym, to, to w tym środowisku nie odgrywa. I to się wiąże. Później jest to pierwsze uzależnienie, strach, bo dostanę w gębę, będę brzydka, będę miała, nie będę miała na kosmetyki. Te pieniądze są trzymane, to są te elementy wiążące. I ja tutaj się absolutnie z panią zgadzam, że nie ma programów resocjalizacyjnych, ale programy resocjalizacyjne dla tych kobiet są niezwykle, niezwykle, niezwykle drogie. Problem resocjalizacyjny dla tej kobiety to jest kilkanaście osób z programu wyciągnięcia z biologicznego zagrożenia przeżyciem. To są takie różnice koszty. Ta kobieta jest przyzwyczajona do innych perfum, do innego środka stosowaną na twarz. To są diametralne. Pytanie natomiast do pani prezes tylko, czy rzeczywiście możemy prowadzić taką klasyfikację kobiety wyciągnięte z chóru kościelnego i kobiety niewyciągnięte? Jak pani właśnie do takiej argumentacji pana komisarza? Wie pan co, no myślę, że jakby to powiedzieć, myślę, że jest wiele osób, w tym kobiet, które lubią seks i nie wszystkie one stają się prostytutkami. Natomiast ale jeżeli ja nie użyłem takiego pojęcia. Stop, natomiast jeżeli ktoś ewidentnie seksu nie lubi i nie jest zainteresowany tą sferą, do roboty tej nie pójdzie. To się po prostu nie nadaje do tej roboty, więc na pewno taki, to musi taka sytuacja zaistnieć. To, co mnie zadziwiło w czasie projektów, któreśmy prowadziły z kobietami z prostytucji, to ich bardzo duże umiejętności personalne. To znaczy w dużej części są to kobiety, które umieją rozmawiać i w których towarzystwie się człowiek dobrze czuje. Jak rozumiem, to też ma znaczenie. Powodzenie tak, tak, w tym zawodzie. Ale droga pani, ona tą umiejętność nabiera procesie wykonywania swojej usługi. Nie, ja myślę, że jeżeli ona... Nie, tu nie ma doboru, że wybieramy absolwentkę komunikacji interpersonalnej, tylko ona się uczy. To jest inaczej. Jak ona jest niesympatyczna i ona... To nie ma klienta. To, więc w związku z tym nikt nie będzie w nią inwestował. I jeszcze jedną rzecz pani tu bardzo ważną poruszyła, to, że część klientów... Ważną czy ważną? Ważną. Część klientów również potrzebuje przed, w trakcie czy po porozmawiać. A niektórzy zamiast. A niektórzy zamiast. I to jest ten element, który z powodu ekonomicznego ta kobieta się nauczy. Ona przez skórę. To nie są osoby, nie mówimy o tych studentkach, które idą w sponsoring i później się uzależniają od seksu, tylko o tej biedniejszej grupy. Ale wydaje mi się... Uzależnienie od seksu w tej sferze jest absolutnie nieprofesjonalne. Nie zarobi osoba uzależniona nie, od seksu prawdziwych pieniędzy. Uzależniona ekonomicznie. Oczywiście, że by nie Meselina by nie zarobiła na siebie pracując, chociażby się pewnie próbowała prostytuować jako dodatkowo zarobek. Natomiast chciałem powiedzieć, że wydaje mi się, że ta prostytucja przydrożna
I tu jest ten element, który jednak łatwiej by było zwalczyć. I prostytucja okazjonalna przez młode osoby, zarówno młodych dzieci czy młodzież, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, bo to też jest dosyć popularne, tutaj jednak powinna być znacznie silniejsza ingerencja, ale też system prawny pozwalający na tą integrację. Bo to, co Mariusz powiedział, to jest chleb powszedni. Na tej ulicy, którą tu widzieliśmy, policjanci jeżdżą, a co nie, próbują, ale ile czasu można robić? Ile poświęcimy radiowozów, mając 3 radiowozy na cały powiat? No właśnie, pytanie do pana Rzecznika, czy można to jakoś podzielić, czy można wprowadzić jakieś systemowe rozwiązania? Wszędzie oczywiście jest czynnikiem kształtującym, dominującym pieniądz. A więc to są przeważnie kobiety, które są z biedniejszych domów, które mniej zarabiają. Jeżeli są z tych domów lepiej zamożnych, to chcą jeszcze więcej pieniędzy mieć. No, wszędzie jest dominujący pieniądz, nikt tego nie robi za darmo, zdajemy sobie z tego sprawę. Ja już mówiłem o tym. Od wschodniej granicy wszystkie te państwa mają całkowicie zakazaną prostytucję. Czy tam nie ma prostytucji? I eksportują ją. Mało tego, no to, o czym mówiliśmy wcześniej, że były lata, gdzie właśnie większość tych kobiet, które stały przy drogach, to nie były Polki, tylko były właśnie no, kobiety właśnie z tych krajów, gdzie ta prostytucja jest całkowicie zakazana. To jest trochę tak jak z jazdą po alkoholu. U nas jest dozwolone 0,2 promila, tamte kraje mają całkowity zakaz 0,0 promila, a pewnie słyszeliśmy mnóstwo historii, ile jeździ tam pijanych kierowców. Systemowo, aby rozwiązać, trzeba byłoby zrobić to, nakładając bardzo duże fundusze. To, o czym mówiła tutaj pani, aby zapewnić terapię, aby zapewnić ośrodki, aby te osoby szybko ratować, zwłaszcza nieletnich. To są kolejne pieniądze, które wydatkujemy. Tutaj taki system najbardziej dla mnie osobiście zbliżony, jeżeli chodzi o resocjalizację, to jest system szwedzki, gdzie rzeczywiście ten pierwszy raz państwo daje bardzo dużo od siebie, aby kogoś wyciągnąć z różnych nałogów, aby próbować uratować człowieka. Później już za drugim, za trzecim razem jest gorzej. Być może wtedy by się udało, ale jest to bardzo trudne. Jest jeszcze ta druga brzydka strona medalu. Ten cień tutaj kieruje pytanie do pani prezes. Jakieś dzikie cmentarzyska. Co się dzieje z tymi dziewczynami, które stoją przy drogach? Bo słyszymy różne mroczne historie z kronik kryminalnych, ale to są dramaty prawdziwych ludzi. No, czy to też jest tak, że taki bardzo trudny moment dla nas w naszej fundacji, w naszym biurze jest wtedy, jeżeli jesteśmy zapytani o to, czy znaliśmy jakąś osobę, no i dostajemy jakąś rekonstrukcję, prawda? No i wiadomo, że no, stanie na drodze, bycie sam na sam z kimś w lesie, no to nie jest bezpieczna sytuacja. To nie jest bezpieczna sytuacja. I bardzo niebezpieczny zawód. I to tak jest. I to też myślę, że to pod tym względem na przykład holenderskie zony tolerancji tak zwane, czyli parkingi, na których się uprawia seks, to znaczy w sensie, że podjeżdżają samochody, tam jest wszystko zorganizowane, kierowca nie może wysiąść, bo takie jest stanowisko zorganizowane. I to są miejsca bezpieczne. No ale Holendrzy są bardzo pragmatyczni. Natomiast no, u nas naprawdę, jak czasem patrzysz na te dziewczyny z mniejszości romskiej z Bułgarii, one często są bardzo drobne, prawda? My mamy telefony pod tytułem, że stoi dziewczyna, która ma 14 lat. Ona jest drobna. I teraz no, w razie ataku fizycznego ona raczej po prostu jest bez szans. To znaczy, żebyśmy powiedzieli, są dwa rodzaje przestępczości. Ostatnie zdanie. Ten z tytułu klienta i ten z tytułu wykonywania pracy. I to z tytułu klienta też szalenie niebezpieczne, bo budzi się diabeł, budzi się szaleniec, który nie tylko może... I pytanie, czy rzeczywiście takie zony byłyby dobrym rozwiązaniem? Ostatnie pytanie, tak czy nie? No mamy takie zony przy trasach krajowych. No, trudno nazwać to zonami, ale na pewno do tej dyskusji, drodzy państwo, będziemy jeszcze wracać. Dzisiaj państwa i moimi gośćmi byli pani prezes Irena Dawid-Olczyk, Fundacja La Strada, dziękuję pięknie. Dziękuję. Inspektor Mariusz Ciarka, Komenda Główna Policji, dziękuję. I nadkomisarz Dariusz Loranty, również dziękuję. Bardzo państwu. My, drodzy państwo, widzimy się za 2 tygodnie, będą po drodze święta. I pamiętajcie, czuwamy, jesteśmy. Do zobaczenia.